Witam serdecznie Szawa Polsko. Z tej strony szparu kolejny odcinek Title Tuesday przed nami. Upragniona, długo wyczekiwana przez wszystkich seria. Wraca na salony. Także mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. A ja zapraszam Was do dostawienia łapy w górę, subskrypcji i przede wszystkim do obejrzenia pięknych, kombinacyjnych, taktycznych, szybkich, niesamowitych partii. A bohaterem pierwszej partii będzie zawodnik z Ukrainy, w ogóle jest to sędzia Oleksandr Prochorow, który, który często przyjeżdża na Podkarpacie, przynajmniej miał, e, często miałem okazję z nim grać na Podkarpaciu kilka miesięcy temu, także napiszę good luck. E, Okej, okay, E4... C5, skoczek F3 z mojej strony, obrona sycylijska, także tutaj zobaczymy, czy z mnie pamiętam, mam nadzieję, że tak, natomiast tutaj przeciwnik gra przez E6, ja zagram, moi drodzy, posunięcie D4, czyli wejdę w główne systemy obrony sycylijskiej, warianty otwarte i zobaczymy, jak tutaj sytuacja się dalej potoczy. Przeciwnik zagrał hetman B6, bardzo ciekawe podejście do tematu. W związku z tym, moi drodzy, odchodzę skoczkiem na pole B3, tak aby tutaj rywal nie mógł mi w niczym zagrozić i po skoczek F6 po prostu gram go z D3. Uważam, że ten Hetman mimo wszystko jest wystawiony troszkę tutaj głupio i będę mógł w przyszłości go zaatakować gońcem na polu E3, a wcale nie jest powiedziane, że ja tutaj nie zacznę od ruchu C4 w celu ustawienia takiej bardziej struktury jeża e, albo maroczego, jak zwał tak zwał. Generalnie, moi drodzy, tutaj moim planem jest to, aby zająć jak największą kontrolę w centrum i właśnie, żeby tutaj przeciwnika jak najbardziej starać się atakować, także wrzucam kolejne piony. Pionek na F4 akurat tutaj ma na celu wzięcie kontroli nad polem E5. Rywal gra H5 z planem skoczek G4, bardzo sensowny ruch. Ja zagram król H1, aby po skoczek G4 móc się cofnąć gońcem na pole G1 i w przyszłości będę mógł zagrać posunięcie H3. Tutaj w międzyczasie musiałem znowu włączyć to, żebym mógł strzałki rysować, także troszkę czasu mi na temu było. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że czas od czasu mi się to wszystko dez dezaktualizuje i muszę to z powrotem manualnie, manualnie ustawiać. Także mam nadzieję, że teraz już wszystko pięknie działa. A wiem, że bez strzałek widzowej to nie to samo, bo sam jak oglądam filmy to lubię, jak faktycznie e, twórca również za pomocą właśnie strzałek swoje pomysły tutaj pokazuje. Hetmana F3 wykorzystuje fakt, że po H3 będę dążył do ruchu G4 i w ogóle będę dążył do ataku przeciwnika tutaj na mm, Najbardziej agresywnie jak się da. Ten ruch mi się nie podoba. Wydaje mi się, że mam E5 w tej pozycji. I zobaczymy, czy, czy mamy rację Ponieważ jeżeli rywal zbije To ja zbiję na E5 I po zbiciu skoczkiem na E5 zbiję na A8 wieżę A po biciu na E5 zbiję na C6 skoczka Jeżeli rywal zbije hetmanem Dlatego uważam, że teraz rywal musi odejść skoczkiem Przykładowo na pole D7 Ale to też myślę, że ma swoje wady Ponieważ w związku z tym Ja będę mógł zbić na D6 I troszkę ta pozycja się zaczyna otwierać Co wydaje mi się, że jest mimo wszystko na moją korzyść Zagram skoczkiem do centrum Żeby tutaj zaatakować gońca z pola D6, który wydaje się być bardzo mocną figurą i teraz przepchnę piąka na C5, tak aby wykorzystać fakt, że tutaj rywal jeszcze nie zrobił roszady a po Bc zbije skoczkiem i jeżeli doprowadzę do sytuacji, gdzie rywal będzie musiał tego gońca oddać to myślę, że to będzie dla mnie bardzo dobra pozycja także tutaj widzimy, że najważniejsze to, że na zegarze udaje się ten czas skutecznie nadrobić można powiedzieć, że mamy tutaj sporą przewagę nie gram F5, bo tutaj skoczek zaraz wleciałby na E5 i to byłoby dość nieprzyjemne Natomiast rywal gra B5 słusznie chyba zresztą. Zagram Hetman G4, żeby zaatakować piona G7. Zobaczymy, jak rywal się przed tym obroni. Mam nadzieję, że się nie obroni. A jak już, to żeby uda mi się zdobyć jakieś tutaj korzyści. Nie wiem, czy nie powinienem po prostu wprowadzić wieży na linię C i potem gdzieś skoczek D6 próbować zagrać. Ciężko mi tutaj stwierdzić jednoznacznie, ale zagram to w tym momencie. Po F5 mam Hetman g 6 z szachem. Także myślę, że tutaj nie mam się czego obawiać goniec B7, zagram wieża FD1 i teraz gdzieś właśnie wzdłuż linii C i D będę starał się swój atak tutaj rozwinąć, czy mi się to uda nie mam bladego pojęcia H3 bardzo dobry ruch i taki troszkę uciążliwy dla mnie ja zagram w tym momencie skoczek D6 tak aby po biciu na D6 zbić pionkiem i kiedy rywal zbije hetmanem to będę mógł zbić czy to na polu G6, czy to na polu B6, na, B, na polu B5, właśnie tego pionka. Tym samym zaatakuję Hetmana z odsłony. Bije, bić królem na G2 nie chcę, bo tutaj bardzo mocno by się wtedy gońc otworzył. A to mogłoby się skończyć dla mnie fatalnie. Okay, rywal gra Hetmanem na D8, to wlecę skoczkiem na pole C5, tak aby po biciu zbić gońcem na C5, gdzieś tutaj D7 przepychać. Zobaczymy, czy mi się ten plan uda, bo rywal samemu może zagrać niestety Hetman D7. I nie wiem, czy, 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 czy to, co zrobiłem jest zbyt dobre, ale chyba po Hetman D7 mam taki ruch jak goniec bije G6. Nie jestem do końca przekonany co do tego, czy ten ruch jest aby na pewno dobry, ale zobaczymy. Bo jeżeli rywal zagra Hetman D7, no mogę spróbować gdzieś na spokojnie grać przez A4 i, i, i jak najbardziej tutaj też ma to sens. Mogę próbować też grać Hetman G5 i tutaj utrudnić rywalowi... Ruch królem, także też myślę, że to ma sporo sensu. Ten skoczek z C6 jest troszkę osłabiony, nie ma on tutaj zbyt dużo możliwości. Ja pakuję Hetmana na pole F6 mm, i dalej zmuszam rywala do podjęcia jakiejś decyzji, ponieważ tutaj już takie ruchy jak goniec BG-6 zaczynają być bardzo nieprzyjemne. I szczerze powiedziawszy, nie widzę, jak rywal ma się przed tym obronić. Okej, teraz, po goniec BG-6, rywal chyba zostawia pułapkę wież H6, yy, i to ma faktycznie dużo sensu. Przecież tam mam ruch F5 jeszcze. Tak, i chyba się zdecyduję na goniec BG6. I na wieżach harcerzy zagram F5. To jest moja idea. Także zobaczymy, czy, czy, czy rywal miał to z tyłu głowy. I teraz F5 to jest ruch, który mi tutaj przyświeca. Hetman bije F5, i jeżeli rywal musi zbić, to myślę, że przejdę do, do wygranej końcówki. A i tutaj zagram goniec E4, nie śpieszę się z niczym. I udało się wygrać w ogóle tę partię na czas. Także, wbrew pozorom, po raz pierwszy nie mieliśmy nie do czasu. Fajnie, pierwsza partia po naszej myśli. Dziękuję za jej obejrzenie. Jeżeli się podobała, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Dziękuję panu Aleksandrowi Prochorowowi za partyjkę. Naprawdę miło go wspominam. Tutaj wiele turniejów e, mieliśmy okazję wspólnie rozegrać. A wiem, że teraz naprawdę jest to sędzia światowej klasy i oby mu się e, wiodło. A bohaterem drugiej partii. Będzie zawodnik z Węgier Oniku Azerachu. Także sprawdzimy od razu, kto to jest. I to jest Giulia Pap z właśnie Węgier. Wydaje mi się, że zmienił federację prawdopodobnie z Indii. Także możecie dać znać, jeżeli wiecie o coś o tym zawodniku. Zagramy D4, D5 i po C4 wejdziemy w Gambit Hetmański przyjęty. Skoczek F3 ze strony rywala, Skoczek F6 z mojej strony. Tutaj musimy się oczywiście centralizować, wprowadzać figury do gry. Także tutaj gdzieś zostawiam sobie opcję wprowadzenia gońca. Ale zanim do tego dojdzie to gramy przez A6 i C5, A6 ma na celu to, żeby pole B5 gdzieś tutaj gońcowi zabrać, okay, rywal zbił na C5, to idziemy do końcówki, szkoda, że rywal tutaj decyduje się wymieniać wszystko, ale ma to też swój urok, bo wiem, że te pozycje są dość zdradliwe i trzeba na nie tutaj uważać. Króle 7 z mojej strony, wiem, że Magnus Carlsen tutaj skoczek FD2 próbuje grać i potem skoczek B3, skoczek C3 z Wesleyem So bardzo mocno tutaj pograł i wiem, że to jest dość nieprzyjemne dla zawodników grających Czarnymi, także musimy mieć na to uwagę, ok. Skoczek E5 to jest inny jeszcze wariant. Tutaj białe dążą do tego, że chcą wprowadzić swojego skoczka przez pole D3 bądź pole C4. I ja, w tej sytuacji, z tego co kojarzę, gram po prostu skoczek BD7. Także zobaczymy, czy rywal będzie znał te warianty. Okej, okay, i skoczek D3 to ma jak najbardziej dużo sensu. I z tego, co ja tutaj kojarzę, ja tym gońcem wcale nie odchodzę, tylko nawet pozwalam rywalowi sobie go zbić. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy, czy na pewno to jest ten wariant, ponieważ wygląda to dość głupio, jeżeli miałbym rywalowi pozwalać sobie zbić. Tylko po gońcu D6 jest ten problem, że rywal pakuje skoczka na C4. I chyba faktycznie o to w tym chodzi, że tutaj gram ruch B6. Aczkolwiek tak patrzę na chłopski rozum i mi się to bardzo nie podoba. Także raczej, raczej to mimo wszystko nie było to ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Skoczka mam dobrze chociaż ustawionego na polu C5, zaraz zagramy goniec B7, wprowadzimy wieżę na linię D i C i zobaczymy, mam, mam tutaj pozytywne odczucia co do tej partii. Okej, okay, goniec B7, pewnie rywal zagra E4, żeby tą swoją strukturę jeszcze wzmocnić, ale nas to za bardzo nie rusza, wprowadzamy wszystkie figury jak leci do gry. Może skoczek a4 było ciutkę precyzyjne, bardziej precyzyjne, żeby tutaj wymusić jakiś ruch b3, który może tutaj jakoś osłabić te pola wokół skrzydła hetmańskiego, kto wie. Nie mamy czasu za bardzo na zastanawianie się nad takimi rzeczami, także trzeba po prostu wykonywać sensowne ruchy. I tutaj myślę, że posunięcie b5 jak najbardziej ma sens z groźbą b4. A nawet jeżeli nie B4, to właśnie skoczek D3 było też na linii. Także ja tutaj wymienię jedną parę wież i zagram posunięcie skoczek FD7, tak aby po biciu na C5 móc odbić skoczkiem. Nie podoba mi się to, że rywal ma ruch B4 teraz. Zupełnie to przeoczyłem. Na szczęście rywal też, także teraz przepcham B4 samemu. Ustawię piąki po czarnych polach, ponieważ sam nie mam gońca czarnopolowego. Także chociaż, żeby rywala troszkę ograniczyć w ten sposób. Może teraz F6 z planem E5, zobaczymy. Rywal pewnie skoczek D2, skoczek C4 tutaj wrzuci, ale myślę, że na skoczek D2 już mam taki ruch jak goniec A6 przynajmniej i uda się kolejnego gońca, kolejną figurę wymienić, co myślę, że przybliży mnie do wyrównanej pozycji. Okej, okay, wieża C1 ze strony przeciwnika, ma to jak najbardziej dużo sensu, e, troszkę mnie to wiąże, ale myślę, że mam teraz ruch skoczek A4. No i wymiany myślę, że też nie będą dla mnie e, takie złe, także zobaczymy, jak to dalej się potoczy. B3 ze strony przeciwnika, no to ja oczywiście ciachnę, tym samym mamy wymienioną kolejną figurę i wracam w tym momencie na C5, zaraz może zagram A4, ale też nie chcę się z tym jakoś za bardzo śpieszyć, liczę tylko na to, że ten pionek A5 nie będzie jakoś bardzo, bardzo dużą słabością w moim obozie, bo jeżeli tak się wydarzy, to niestety ten pionek może mnie słono kosztować. Natomiast tutaj po skoczek D2 moim planem jest to, żeby zagrać skoczek B6 i tym samym odpierać groźby przeciwnika. Rywal może przepchać E5, ja bić nie mogę, ponieważ goniec na C5 tutaj będzie e, mógł wjechać. Okej, okay, ale tutaj wydaje mi się, że mam po prostu goniec C6 i raczej nie dostrzegam żadnych tutaj pułapek. E, po E5 mam król. A nie, podstawiłem. Bo tu goniec C4 rywal ma. Okuczej, nagle mój król, król jest w pacie. Muszę bić na C4 i po BC bije królem na E5. Ale tym samym mam przegraną chyba końcówkę. Ale numer ponieważ musi się król gdzieś ruszyć i gońc tutaj może zbić mojego skoczka. Kurczę, nie, 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 nie policzyłem tego, nawet nie wziąłem pod uwagę, że takie coś może działać, no ale zaiste tak się wydarzyło, także walczymy dalej, ale sugeruję, że raczej, raczej może być ciężko mmm, pogonić C5B3, AB, AB skoczek B3. Za dużo tych pionków zostało przeciwnikowi, żeby to mógł być remis. No ale jak kto nie, kto nie próbuje, szampana nie pije, także walczymy do końca po F4 królewszej, żeby skoczek D4 nie podstawić. Okej, okay. E5 z mojej strony. wymienimy chociaż jednego pionka, ale ten pionek C wolny myślę, że tutaj nie gwarantuje mi zbyt dużych nadziei po skoczek D4 niestety muszę złożyć broń, także tutaj szkoda. Zdecydowanie miałem jakieś tam szanse, ale z drugiej strony brak tego czarnopolowego gońca, prawdopodobnie niepotrzebnie go tutaj oddałem, ale z tego co kojarzę, właśnie coś mi nie grało z tym planem, że rywal gra skoczek D2, skoczek C4. Myślę, że tam mogłem zagrać posunięcie B5, ale nie będę do tego już wracał, gdyż po prostu nie mamy na to żywnie czasu. Mam nadzieję, że Partyjka, że toś z niej wyniesieście, widzimy, że tą parę gońców, tę parę gońców rywal do końca. może nie zachował, ale wykorzystał. I gratulacje dla niego za to. Mam nadzieję, że pójdzie mu super. I że ja również zdążę się odpuść. Także do zobaczycka w kolejnej partii. A bohaterem kolejnej partii będzie zawodnik z Serbii. Mam wrażenie, że już z nim mieliśmy okazję zagrać. Także King of the Everything naszym przeciwnikiem. D4, E6. Zagramy E4, czyli wrócimy do obrony francuskiej. Zobaczymy, co tutaj rywal nam w niej zaoferuje. Ja zagram sobie najostrzej i najbardziej, że tak powiem, pryncypialne posunięcie, czyli skoczek C3. I po goniec B4 zagrać. Wariant z skoczkiem z G na E2. Taki dość mało powszechny wariant, ale idea tego ruchu polega na tym, żeby nie dać sobie zepsuć struktury pionowej, a nabicie na C3 odbić oczywiście skoczkiem. Okay, rywal gra z skoczek C6, gramy przez G3, zagramy zaraz gońcem na G2 i będziemy cieszyć się w miarę wyrównaną, ale sensowną pozycją. Także po skoczek. Ok, rywal krótka ruszada, także zabezpiecza króla. Wymiany są nie wiem na czyją korzyść, także ja nie będę się tutaj wychylał do przodu. Hetman D7 to jest ruch, którego naprawdę się nie spodziewałem w tej pozycji. Pewnie rywal chce zagrać B6 plus goniec B7. Ok, dziwnie, ale można na pewno. No dobra, zagram C3 wzmocnię centrum. Faktycznie B6. Jakby się tu ustawić w tej pozycji, żeby to nie wyglądało turbo głupio. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem jak to zrobić, ale zagram skoczek f4. Wydaje mi się, że ten skoczek może stać tutaj całkiem nieźle. I wprowadzę wieżę na półotwartą linię e. Czy to może być głupie? Na pewno. A czy jest? To nie wiem. Wieża ad8, zejdę hetmanem z linii d, bo tutaj nieprzyjemne tutaj związania jakieś mogłyby być. Także nie ma co się w nie pchać. Eee, H6 ze strony przeciwnika. Zagram jakieś b4, bo tego gońca nie wiem gdzie chcę wprowadzić. A pion na b4 słaby nie jest, bo go tutaj dwa pionki inne bronią. Na E3 troszkę by nie wieżę blokował, na D2 podchodzi pod te związania i E5 jakiś mogę dostać. A na B2 wydaje się w miarę sensowne, bo potem do C4 będę próbował dochodzić. Przy okazji tego skoczka troszkę tutaj dezaktywuję, także no mam wrażenie, że stoję bardzo dobrze w tej pozycji. Ale to może być tylko wrażenie, widzowie, także zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ok, zmienimy to sobie wynik, oczywiście mamy jeden punkt z 11, także troszkę się zagapiłem. Nie patrzyłem na OBSA. Okay, Hetman C8 Goniec B2 zgodnie z planem. Pach, pach. pod skoczek bije 4, mogę zbić Hetmanem, bo jak ten skoczek. Aha, E5 rywal zagrał, ten ruch mi się zupełnie nie podoba. Uh, Okej, okay, zbije na f 6 i po goniec bije F6, mam dodatkowy ruch skoczek H5 i nie wiem, jak rywal będzie chciał odejść gońcem bez utraty pionka E5. Bo po odejściu gońcem, przykładowo na E7, ja mogę wbrew, wbrew pozorom nawet pchnąć D5 i potem zbiję wieżą na E5, przez co nawet ta struktura będzie jeszcze lepsza. Ale mogę również zbić od razu pionkiem na E5 i to będzie w ogóle GIT. Dmitry majonez, tak zwany. Dobra, zagram H4, żeby do go gońca dalej tutaj straszyć. Chcę go zmusić do odejścia na pole E7, bo czemu by nie? Hmm. I pogoniec E7D5, skoczek B8, skoczek tu stoi źle. Okej, okay, Hetman G4 rywal zagrał, nie jestem fanem również tego podejścia, ponieważ mogę tutaj. okej, okay, no odbiję rywal skoczka, ale ja wezmę parę gońców, także to jest bardzo istotne. I po Hetman H5 w bicie na H6. Wisi tutaj pion na g7, także rywal prawdopodobnie go będzie musiał zbić. Po ede bije na g7 właśnie. I potem odbijam na d4, także myślę, że to ma jak najbardziej dużo sensu. No i jeżeli rywal musi zbić na g7, to... Wow, jaki ruch, wieża D d6, kurczę. Nie widziałem go, szczerze powiedziawszy, z daleka. Mm, dzisiaj gram bardziej intuicyjnie, jak możecie zauważyć. Dobra, zbiję na g7, żeby zaatakować wieżę. Tutaj widzę, że mata nie dostanę, także nie może się nawet tego tak bardzo obawiać. Ale faktycznie muszę mieć to gdzieś z tyłu głowy, że, e, że takie groźby czyhają. I tutaj zaraz B5 z planem wieża bije E5 zastosuję. E, mam nadzieję, że to wypali. Najważniejsze jest to, żeby dominować na zegarze, bo jeżeli mamy dobry czas, to, to potem pozycja się jakoś, że tak powiem, uspokaja. Także B5 ma na celu to, żeby po odejściu skoczka zbić wieżą. I żeby zmusić tego hetmana do odejścia, ponieważ to sprawi, że może rywal nie dać mi mata na polu H2. A po wieża H8 bądź wieża H6 zagram BC i na hetman H2 królew 1. Na koniec A6 mam jedyny ruch C4, który broni mnie przed, e, przed porażką. Także to jest bardzo istotne. W tej pozycji zobaczymy, czy rywal faktycznie się zdecyduje tutaj jakoś poddymić. Ważne jest to, że rywal nie ma takiego już teraz wieży na H6, bo tutaj skotek bije D4, mogłoby być bardzo nieprzyjemne. Ok, wieża H8, BT z mojej strony. Zobaczymy, co tutaj dalej pójdzie. Bardzo ważne jest to, żeby pogoniec t 6 nie podstawić takiego motywu jak Hetman H1. Że pogoniec bije H1, nastąpi wieża, b H1, bo to mogłoby być bardzo przykre w konsekwencjach. Goniec bije C6, w ogóle mi się podoba, żeby zagrać wieża E4 i oddać faktycznie tę jakość, ale w zamian za to mieć pewność, że nie dostanę przez, że nie dostanę przez rywala zamatowany. Proszę ruchem wieża H4. Ok, tutaj bije hetmanem i myślę, że najgorsze za mną w tej pozycji, ponieważ te gońce zaraz dojdą do głosu i rywal myślę, że się to słownie złoży jak scyzoryk. Mogę wymienić hetmany. Pionków mam wystarczająco dużo, myślę, że para gońców również jest bardzo mocna w tej pozycji, także. Ok, zagram G4, żeby F5 nie dostać, i zaraz przestawię gońca na pole E4. Tyle, żeby nie podstawić pionka. Zagram wieża C4 najpierw. Grozi goniec C1 z mojej strony. Potem gońca przestawię na F4. Ciach goniec C1. Bicie na F5. Król bije F5 to goniec H3. E, tu rywal grozi biciem na D5, ponieważ wykorzystać chce związanie, dlatego odejdę królem. okej, okay, Ciach to wieża bije C7. Pyk. No, i myślę, że uda się tę pozycję już dowieść do końca. Także goniec H3 z mojej strony, chociaż to nie było zbyt dokładne, ale zagram goniec E6. Na wieża G1 mam Król E2, Goniec jest broniony przez wieżę z C7. Wieża E8 nie jest groźna, bo tutaj nastąpi myślę, że takie posunięcie jak goniec B2. I po wieża C6 mogę zbić po prostu kolejnego pionka tej wieża. Ciach, szach leci wieża z powrotem. No, i myślę, że prędzej czy później rywal złoży broń. To jest kwestia czasu, bo moje gońce tutaj naprawdę mogą rywala dosłownie wykończyć. Także ciach, wieża C7 i siatka matowa. Chyba lada moment nastąpi. Eee, jak tutaj zamatować króla najlepiej? No chyba gońc D6 jest sensowne. Wieża B2 to królew 1. Potem przestawię wieżę na G2, żeby szachów nie było. I zaraz wieża H7 z planem wieża a 8 Myślę, że to jest groźba nie do odparcia. Także teraz rywalowi spadnie pewnie czas. Także mamy dwa punkty z trzech. Nie jest to zły wynik. Aczkolwiek na pewno szkoda tej partii wcześniejszej. Miejmy nadzieję, że następne partie również pójdą nam tak samo gładko jak ta. Nie analizujemy tego, bo tutaj zbyt dużo się po prostu dzieje. Nie mam dosłownie czasu. Także myślę, że wrzucę to po prostu same partie w formie jednego odcinka. I dajcie znać, co o tym myślicie. Czy wolicie bardziej tak, właśnie dynamiczny ten odcinek przeprowadzony, czy jednak wolicie, żebym po partii na spokojnie wracał do jej przebiegu i z wami się dzielił przemyśleniami. Dajcie koniecznie znać, a ja tymczasem się żegnam i zapraszam do kolejnej rozgrywki. Ktrz. Bohaterem czwartej partii, pierwszej przed przerwą, jest mistrz MistrzWide z Ukrainy o rankingu jedynie 2,293, także e, skoczek F3 ze strony przeciwnika, walniemy C5, także myślę, że tutaj mm, chyba dobierałem jako ostatni w ogóle przeciwnika. D5, E4, także mamy obronę sycylijską. Zagramy moi drodzy w wariant D6. I jeżeli się uda, to obronę Najdorfa. Także Ai niestety goniec B5 ze strony rywala, ale z mojej strony pójdzie skoczek D7, um, A4, czyli rekomendacja Wesleya So. Także ja A6, skoczek F6 tutaj wrzucę, zaatkuję um, przeciwnikowi Piąka E4, i zagram teraz przez G6. Zobaczymy, co się tutaj. Wydarzy, goniec wchodzi na G7. Zaraz krótka roszada z mojej strony, takie smocze struktury. Myślę, że Dawid Czerw byłby ze mnie dumny. W tej pozycji zaraz zagram moi drodzy A6 i po odejściu gońcem walnę B5, żeby troszkę tę strukturę rozegrać. Minusem oczywiście tego jest to, że niestety moje tutaj pionki są troszkę porozbijane, ale gram A5, żeby zaraz móc odbić skoczkiem na B6 i uzyskać dobrą pozycję okej, okay, najpierw może zagram goniec b7, bo czemu nie tego pionka i tak czy siak będę w stanie odbić, goniec f4 dziwi mnie ten ruch, zagram skoczek h5 atakiem na gońca i zaraz spakuję hetmana na pole b6, tak aby zaatakować pionka b2 zobaczymy czy, czy to się uda, mam nadzieję fajnie byłoby tę partię wygrać i na przerwę zejść do szatni z wynikiem 3, 3 z 4 ale czy tak będzie to oczywiście zobaczymy Eee, nic, nic tutaj obiecać nie mogę, postaram się wykonywać najlepsze ruchy I mam nadzieję, że to wystarczy do zwycięstwa eee, Dobra, co tu się dzieje? Hetman bije B2, skoczek wisi, ale pójdzie skoczek A4 eee, Ja bić na A1 nie chcę, bo ten goniec potem mi tam zostanie po ruchu C3 Także tak raczej robić nie będziemy Zagram, kurczę, D4 wisi w powietrzu Oraz goniec H6, dobrze rywal zagrał Zagram E5, żeby tutaj pole D4 Odebrać i nie dać rywalowi tego gońca do gry wprowadzić ruchem d właśnie D4 i tego gońca rozegrać. Na B2 co prawda nie wisi, bo wieża B1 rywal zagra, ale swoją drogą nie stoi to tak źle. Okej, okay, zagram wieża FB8. Wieża mam wrażenie, że będzie się tutaj czuła dość dobrze. F5 mogłem też spróbować walnąć, ale zawsze rywal wtedy zagra goniec H6, także nie wiem, czy to było potrzebne. Wieża A1, zagram goniec T6, może gdzieś do A4 postaram się dopchać. To wie, kto wie. Musimy szukać tutaj swoich szans w tej pozycji. I okay, B3 ze strony przeciwnika. Tego ruchu się nie spodziewałem, muszę przyznać. Mm, tylko skoczka gdzieś pasuje pasuje nim wrócić do gry. Hej, okay, może zagramy faktycznie to F5, żeby troszkę tę pozycję otworzyć. E, rywal myślę, że prędzej czy później ten ruch goniec H6 musi zagrać. Ale czy tak się zdarzy, to zobaczymy. Bo Ogoniec H6. Ja nie będę chyba reagował, a jak już to odejdę, odejdę gońcem na H8. Tyle, że boję się, że wtedy troszkę się osłabię. Ok, rywal Hetman D1, turbo nie rozumiem tego ruchu, ale zagram po prostu. A bo rywal chce skoczek D2, skoczek C4. To zagram F4 jak najszybciej. Zamknę tę pozycję i po z D2 ten skoczek chociaż nie będzie mógł, mógł odejść. Także teraz może zagramy coś w stylu goniec F6 przerzucając gońca na pole D8, ale obawiam się, że mój pion A5 zaraz zostanie stracony. Także biję, widzę, biję, że tak powiem, i po ED może E4 przepcham. Żeby tutaj tę wieżę z pola A1 zaatakować. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Bardzo ciekawa pozycja póki co. Bicie na A1, Hetman A1. Eee, no nie uważam, żebym stał jakoś rewelacyjnie w tej pozycji. Zagram A4, żeby troszkę powymieniać. Aczkolwiek wygrywał, może zbić wieżą, co mnie martwi. I po biciu wieżą zbić Hetmanem. Wolałbym, żeby zbił pionkiem, bo wtedy Hetman B1 zagram. OK, w tej redakcji tak poszło. No to dobra, to mi się podoba, bo Hetman B2 mogę wrzucić. I wydaje mi się, że jak wymienię Hetmany, to będę stał mimo wszystko lepiej, bo ta moja wieża będzie się mogła wtedy bardzo mocno rozegrać. A jak rywal odejdzie Hetmanem na D1, to już wtedy troszkę się troszkę mogę złapać oddech. Mam czas na. Hey, hetman B1 też mogę. Hetman E2 już nie jest takie dobra. Jak gonić C1, to mogę wrócić z koczkiem na F6, bo 5 f 4 nie będzie wisiał, bo będzie związanie. Także skoczek F6 z mojej strony. Wydaje się, że najgorsze za mną w tej pozycji. Okej, okay, goniec B5 ze strony rywala, fajny ruch, ale ja chyba mam skoczek B4 wbrew pozorom, ponieważ po goniec B7 zagram skoczek C3 i potem walnę na C1 i zagram skoczek E2 na Widełki. Także mam nadzieję, że, że to działa, bo jeżeli nie, to przegram, a ja przegrywać nie lubię. Także. Dość, nie, nie mówię, że jakoś bardzo to policzyłem, ale pogoń zbije D7, skoczek C3, Hetman E1, Hetman bije C1, Hetman bije C1, skoczek E2, f 1, skoczek bije C1, cały wariant jest policzony. I potem wyjdę skoczkiem przez A2 na C3 i zdobędę pionka A4. Taki jest plan i postaramy się go zrealizować. Jeżeli rywal nie zbije skoczka na, na D7, to zagram skoczek F6 i chyba to będzie najlepsza oznaka, że mam wygraną pozycję. Grożą ruchy typu skoczek C3. Teraz także tutaj również skoczek F6 mogę wrzucić. Po prostu simple chess. Okay, H3 ze strony rywala eee, ma to sens jak najbardziej. Ja zagram G5 chyba, żeby tutaj wzmocnić pionkę F4. Okay, zagram H6, żeby dalej wzmacniać tę całą strukturę. To jest bardzo istotne, żeby ten łańcuch pionkowy był zdrowy. Pogonie z D3 chyba wrzucę hetmana na B4, żeby potencjalnie wymienić eee, tutaj hetmany. A jeżeli nie, to zdobędę piona A4, także to już jest dość istotne. Bo teraz, jeżeli C4 to wieża na E8 pójdzie, bronie skoczka C4. Tak jest, dość dobrze udaje mi się czytać grę przeciwnika. Także raczej ta partia powinna pójść po mojej myśli. Widzimy, że mamy też turbo przewagę czasową. Także fajnie wracamy w miarę z taką regularnością i formą w Title Tuesday, która jest no, obowiązkowa, jeżeli chcemy tutaj osiągać dobre wyniki, bo gra na zegarze jest kluczem do sukcesu tak naprawdę. Okej, zagramy skoczek E4, musimy zbić skoczkiem. Żeby ten skoczek tu nie wisiał Rywal nie ma jak wtargnąć hetmanem nigdzie eee, Okej, okay, w ten sposób rywal podszedł do, tem do tematu no spoko, 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 dobrze to wygląda Natomiast mm, No mogę wrócić skoczkiem na F6 po prostu I raczej nie widzę jak rywal ma się dobrać Bo wisi pion na D5 I chyba to będzie git sytuacja Okej, okay, hetman na F7 To bicie na D6, tak nie chcemy Goniec B2 grozi Także wrzucę wieżę na E2, po hetman D8 Zagram króle, król G7 Ej, okay, tutaj to zbiję na, na B2 Chyba się uda tę partię wygrać, tutaj zagram król G6 i nie widzę sposobu w jaki rywal miałby mnie tutaj zamatować, a Hetman bije F3, wygląda jak bardzo poważna groźba, szacha rywal nie ma, bo skoczek pięknie to wszystko broni i widzimy, że rywal składa broń, także 3-4, fajnie, do szatni schodzimy z dobrym wynikiem, z dobrym przede wszystkim do ataku, także cieszy mnie to bardzo, mam nadzieję, że was też i zapraszam do kolejnych partii. Okej, okay, lecimy z piątą rundą, której bohaterem będzie Matthew 2856, który wykonuje posunięcie F4. Zagramy tutaj odpowiedź D5, także o, obrona birda ze strony przeciwnika. Bardziej otwarcie birda w sumie. Jak tak sobie o tym pomyślę? Skoczek F3 ze strony przeciwnika G6 gońc G7, to jest moja opcja t 6 i tutaj Hetman B6, moi drodzy, jest ruch. Aha, rywal D4, dobra. Pokrucha jeden chciałem zbić na B2 na Hama. Mmm, okej, okay, D4. Hmm, ciekawe. Zagram skoczek H6. Nie wiem w sumie po co, ale zrobię ruszadę. Okej, okay, C4. C4. C4, C4, C4 ze strony przeciwnika. Ma to sens jak najbardziej. Ha huh, zbiję. Nie wiem czemu, ale zbiję. Czuję, że to ma też sporo sensu. Skoczek na F6 trochę chyba lepiej by stał niż na H6, bo na bandach nim stać nie lubimy. Mmm. Zagram może z g4, żeby tutaj zbić na f3, potem skoczek d7. Fajnie jakby tego pionka się udało tutaj utrzymać, ale szczerze wątpię w to, że rywal mi to umożliwi. Prowadzę skoczka na d7, może zaraz zagram e6. Ważne, żeby rywal nie zagrał e4, bo wtedy, bo wtedy zbije pionka, To jest bardzo dla mnie ważne, żeby tego nie dać rywalowi. Hej, okay, tym hetmanem już mogę stąd zmykać, bo raczej nie pełnię tutaj zbyt wielu ważnych funkcji. Także może hetman c7 nawet z mojej strony nastąpi. Teraz wieża AC8, i zaraz do B5 będę starał się dojść, żeby właśnie złączyć te piony. Także rywal gra A4 co mnie troszkę martwi. Hmm. Jakby tutaj dalej podejść do tematu? A6 to A5 dostanę, także niedobrze. Hej, okay, może w związku z tym tego skoczka gdzieś panuje tutaj pasuje, poprawić także może F5 z planem. Skoczek F7, skoczek D6. Zobaczymy, zobaczymy. Skoczek F7, skoczek D6. Mam wrażenie, że to jest dobry plan tej pozycji. Także przestawiamy skoczka. I chyba ma to sporo sensu, tak jak patrzę na, na, te, na ten wariant. E, no i zaraz B5 mogę przywalić. Także... Okej, okay, to mi się nie podoba. Jakby... E... O, może jednak nie jest to takie złe. Zagram skoczek B6. Skoczek C5 ma rywal niestety. Ale wtedy wieża E8, skoczek bije E6 i może hetman C8. Kto wie, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tutaj się znajdzie. Najważniejsze to nie odstawać na zegarku, bo wiemy, że to jest problematyczne mocno. Mm, ok, skoczek G5, wieża C8. Z mojej strony, skoczek B6, to nawet Hetman E7 może być dobre. I potem skoczek D5. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno nie stoi na, na przegranej pozycji, także walczymy do końca, na pewno. Uh, wieża. Skoczek bije E6, to nawet może mam wieża F6 od razu, i po skoczek bije C7, wieża bije E2, To że potem F5, e, GFG, GF i skoczek bije F5. No, chyba ma to sens. Um, mam nadzieję, że ma sens, także skoczek bije 6 chyba bić nie można. A jeżeli pionka bić nie można, to jest to dobra dla mnie sytuacja, ponieważ zaraz skoczek D5 z mojej strony nastąpi, może H6, żeby właśnie tego skoczka wygonić. No zobaczymy. Na zegarku rywalowi ubywa coraz więcej czasu, także jest to dla mnie. Dobry znak. Okej, okay, skoczek pójdzie na D5. Ja się nie boję, o pionka E6, jak chce, niech go bije. Hetman D7 z mojej strony. Kurde, podstawiłem tutaj. Za szybko troszkę zagrałem. Ok, wieża bije E2 i wieża bije D2, zagram. Żeby zaraz może gdzieś zbić pionka D4, ale kurde, chyba, chyba podstawiłem jakoś, moi drodzy. Podstawiłem jakoś, także mogłem zagrać lepiej. Ten Hetman miał iść na E7, nie na D7. Troszkę sobie tutaj po. Pomyliłem w główce wszystko, no ale dobra, bijemy na, na D4. Dobra, wezmę na D4. Po biciu zbiję. Mam nadzieję, że tu mata jakiegoś nie wyrwę bezpośredniego. E, oby tak się nie stało. Kurde, tego skoczka chciałbym złapać. Bicie, bicie. I F6. To zły znak, bardzo. Ten ruch to jest bardzo zły znak dla mnie. Ta e, wieża nagry nie pełni żadnych funkcji, także może zagram wieża F2. Aby troszkę przesłonić tutaj tę pozycję. Ale kurde, mam wrażenie, że mogłem wygrać tę partię, a podstawiłem. Także troszkę chyba za szybko zagrałem, niestety. Mm. Troszkę mnie to męczy. Że gram za szybko, ale trudno. Okej, okay, może. A tak za bardzo nie mogę. Albo mogę D4. Mm. To byłoby fajnie, byłoby fajnie tę partię odkręcić jeszcze, ale skoczek E5 chyba mnie tutaj troszkę niszczy. Chociaż kto wie, jeszcze sporo się może wydarzyć. D3, F7, król G7. I wieża D7 ze strony rywala to goni C5. Planem D2. A, tylko matar dostanę. Kurde, rywal zagrał dobrze tę partię, naprawdę. Od momentu, jak podstawiłem, rywal zagrał dobrze, także niestety tutaj poddaję. I 3 na 5. Hmm, myślę, że miałem wygraną. Ale kurcze. No nie wiem, nie wiem. Zagrałem zbyt szybko po prostu. Zdarza się, my widzimy się tym samym w kolejnej partii, będzie to już tego co kojarzę partia numer 6, także lecą one bardzo, bardzo sprawnie. Okej, okay, słyszymy się w partii numer 6, także lecimy moim koronnym posunięciem E4, gramy z mistrzem FIDE z Azerbejdżanu, ranking, legitymuje się rankingiem 2494, także obrona Karokan, mm, to już psuje mój humor, ale dobra, gramy D4, D5, E5, przepychamy. Gramy wariant, tutaj że tak powiem, najbardziej agresywny i A6 ze strony przeciwnika. Te podejście jest dość mi obce. Hmm, rozumiem, że gdzieś przez C5 rywal będzie starał się zagrać, a po skoczek F3 chce zagrać gojeń z G4. Także, jakby tu podejść do tematu sensownie, myślę, że posunięciem, tam, posunięciem takim mogłoby być F4, między innymi, żeby troszkę tutaj zwiększyć nacisk. I chyba zagram właśnie przez F4. Wydaje mi się, że to może być sensowne. Skoczek H6. T3. Wzmocnijmy te, 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 te centrum moje maksymalnie, zagram może... W sumie podoba mi się nawet wizja, że rywal wymieni swojego białopolowego gońca, bo zaraz zagram przez... ...przez H3 i będzie to stało całkiem nieźle, wydaje mi się. Okej, okay, skoczek na D2, H3. Gońc F5 to jest chyba dobry ruch w tej pozycji. Ale wtedy zejdę gońcem na E2. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Skoczek F1, skoczek E3, może jakieś dziwne, dziwne tango tutaj może się z mojej strony podziać. Zbiję skoczkiem wbrew pozorom, bo tym skoczkiem z D2 pójdę na F3. Hej, okay. o kurde. To, żem teraz zagrał. Tożem teraz zagrał widzowie. No ładnie. Zupełnie bez formy ostatnio. Kurcze no, artymistrzem nie zostanę, jak tak będę grał. Ale tak to jest, no nie trenowałem zbyt dużo. Także ciężko tutaj oszukać przeznaczenia. No dobra, no, walczymy dalej. Walczymy, walczymy z pełnych sił, ale kurczę, coś mam złe obawy. Mam średnie przypuszczenia co do tej pozycji. Może rywal się nie zdecyduje wziąć. Pionka. Byłoby to na pewno super dla mnie ale obawiam się, że, że, że to troszkę jest marzenie świętej głowy. Może rywal liczy warianty, mam nadzieję, bo na, szczę na szczęście dla niego nic niczym tutaj mu nie groże, A na moje nieszczęście rywal może to zbić cały czas. Może również zbić najpierw na d4. OK, Hetman g3, dobry ruch. Eee, dobry ruch ze strony rywala, może gdzieś tutaj hetman a4 zagram i na tego skoczka z c się tutaj jakoś zakręca. Powierza c8, mam skoczek, bije c6, wieża c6 i taki ruch, goniec bije a6. Jak hej okay, zbijemy. Wydaje mi się, że wbrew pozorom nagle się może okazać, że stoję wyśmienicie. Goniec bije a6, piękny ruch. Powierza bije c6, też mam skoczek d4 wbrew pozorom. Eee, tyle, że wtedy jest b5. Ale mam goniec, bije b5, AB. Kurczę, ważna decyzja. Skoczek d4. Najpierw w ogóle goniec f4 mi się podoba. Wyrzucić tego hetmana stąd. Tempem. Hetmana zmuszę do... Nie, to było bez sensu. Nie, bo po hetman g6 skoczy h 4 i łapie heta. Ło kurde. Ale jajca, ty. Tego nie widziałem. Po b5 mam goniec, bije b5, ab i hetman a8 wtrącenie i potem bije hetmana. Po hetman g6 skoczy k4 i hetman nie ma gdzie odejść. No to ładnie rywal pograł. Goniec c2, tu jeszcze rywal ma ruch. Ale wtedy biję na G6 i po goniec biję 4 Mam skoczek, biję H8 i zdobywam wieżę. ten skoczek mi nie wyjdzie, niestety. Ale dobra, myślę, że to jest i tak dobra pozycja. Ta wieża na czysto to jest dość dużo. Myślę, że rywal zagra G6 i może mu się od uda odbić tę te, te, te jakość, chociaż ruchem. Mm, goniec G7. Dobra, G4 rywalne. Niech spada ten skoczek na drzewo. Skoczek H4 to teraz goniec G3, po skoczek G6 oczywiście wymienia i będzie git. Ej, rywal goniec G5, dobry ruch niestety. Ej, zagram może, może B3. B3 i zbiję na B5. I A4, to jest moja idea. Kócze B4 rywal zamknął słusznie CB. <laughs> Chociaż będę miał bliżej wolnego pionka chociaż szkoda mi tego gońca troszkę, ale jak rywal zagra skoczek G6 to też nie będzie to dobra dla mnie sytuacja. Także jakoś tutaj muszę zagrać, żeby było dobrze, ale nie wiem szczerze jak to zrobić. Także chyba zbiję na F7, zbiję na H4. Zagram jakoś posunięcie wieża H2, gdzieś przestawię te wieże troszkę naturalnie. I wieża F2. I może. Kurczę, coś tu, coś tu robi nie tak chyba w tej pozycji. A tu cały czas mi wisi jeszcze wieża z A1. Także zagram może wieża D1 albo wieża... Tak, wieża D1. Muszę zagrać. I wieża E2. Kurczę, mam wrażenie, że tu jeszcze mogę odwalić tutaj maniany niezłą. W tej partii. Wieża C3 turbo groźnie wygląda. Yy, dobra, lecę tymi pionkami. Chyba wieża na B1 powinna jednak stać. Dobra, zagram wieża B1 i powieża H3 króle 2. I będę leciał pionkami B i A. To jest moja idea w tej pozycji. Wieża G2, może? Król D2 i po H3. Wieża może z powrotem na E2. Wieża G3. Nawet nie mam wieża E1, bo goniec C3 idzie. I to puszuje dalej. O kurczę, dobry ruch. Zagram król D3. Żeby zmusić gońca do odejścia, i teraz wieża H1. Wieża G3 to król C2. Planem wieża E1 i atakiem na pionka. Okej, okay, zagram może. Wieża H2 po prostu. Pod 3 król D1. Z planem bicia na H3. I również wydaje mi się, że ma to jak najbardziej dużo sensu. Okej, okay, wieża pije H7. Tak. Wieża bije B6. Chyba się uda tę partię wygrać ostatecznie, ale nie jest to proste zadanie. Dobra, udało się. Mamy 4 z 6, co jest w miarę dobrym wynikiem. Jeszcze możemy tutaj gonić czołówkę. Także dajemy sobie kolejnego punkcika. Bardzo mnie to cieszy, nie jest lekko, ale ciągle walczymy. Także fajnie, jest jak jest. Dość szybko gram dzisiaj, ale po prostu mamy wieczorny title Tuesday. Troszkę również nie mam siły na tłumaczenie. Nagrywałem kilka speedrunów. Mam nadzieję, że będzie się na mnie wyrozumiali. Widzimy się w kolejnej partii. trzecimy z kolejnym arcymistrzem. Tym razem jest to z tego co kojarzę Iwidź Welimir, także zawodnik z mojego rocznika D C4E5, skoczek C3, partia angielska, zagramy skoczek F6, klasyczne podejście i po skoczek F3, skoczek c 6 Mamy tutaj główny wariant rywal zagrał przez E3, także wale gońcem na B4. Hetman C2 bicie, bicie. Wbrew pozorom beta nastąpiło. Beta jest rzadkie w tej pozycji, z tego co pamiętam. A to wszystko za sprawą tego, że ja po prostu tutaj gram sobie po strukturze pionowej. Rywal gra D3 i E4 pewnie zaraz. Jak się tutaj grało? Jak się tutaj ustawiało, żeby było dobrze? Myślę, że A6-B5 będzie dobrym planem. Na razie zrobię sobie roszadkę i A6-B5 wydaje mi się, że ma jak najbardziej dużo sensu. Także wrzucę wieżę na B8. A5 i może zagram właśnie. Też B5. No okej, okay, spróbujemy otworzyć pozycję. Goniec pójdzie na E6, i gdzieś tutaj na B3 będę wchodził, jeżeli tylko będę miał szansę ku temu. D4 też jest groźne, także może samemu zagram D5. Chociaż wtedy, dobra, H6 najpierw prewencyjnie. I zobaczymy, co teraz. D4 ze strony rywala, ma to sens. ED, CD, skoczek B4, Hetman E2 z otykiem na wieżę. Źle to wygląda. Może gonić C4 najpierw samemu. I wieża E1, spoko. Może Hetman B8? Czemu by nie? Koczek D2, nie podoba mi się, że rywal ma ten ruch. Ajajajajajajajaj. Może gonić b chyba gonić B3 muszę już grać. No dobra, zbiję, ale... Źle to zaczyna wyglądać. ED, CD i D5. Może D5 od razu w ogóle. A D5 od razu to skoczek bije B3. DE. Koniec E4, skoczek bije 4, Hetman bije 4 i chyba nie działa, bo powie, że b 3 jest Hetman C6. Eee, skoczek A5 teraz. Może, może, może. ED4 po prostu? CD4 i może D5? Kto wie? Może D5? Też E5 teraz. Przeoczyłem niestety. Skoczek D7. Skoczek B3 mam bicie z i nie wisi przez to 5 5 Zaraz, chociaż go jest A3, rywal zaraz ma. I wieża B1. Ojej, ojej, oj, ojej, oj, ojej. Gigantyczne problemy tu się szykują. Eee. Nie wiem, co z tym gońcem mam zrobić do jasnej ciasnej. Hmm, chyba glenie C4 muszę zagrać, ale to jest bardzo zły znak. Okej, okay, może skoczek B4? E6 to... Hmm, nie poszła ta partia znowuż po mojej myśli. Co jest nie tak ze mną. Wieża F7, zasłaniam się. Hetmany fajnie byłoby wymienić. Okej, okay, wieża A8. Kurczę, podstawiłem hetmana. Dobra, GG. Nie poszła ta partia po mojej myśli. Także 3 minuty i bazy dostałem niestety. Kurczę, szkoda. Eee, no cóż, no niestety nie poszło. Hmm, no nie, nie podoba mi się ten odcinek. Eee, źle tutaj gram. Dobra, na odbitkę ósma runda. Mistrz Fide z Peru. Także lecimy E4 z mojej strony. Ostro, moi drodzy, walczymy tutaj, bo jednak tych punktów troszkę brakuje. Trzeba z tym rankingiem wrócić dawno. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem tak niski ranking. Ale to za sprawą tego, że właśnie gram tylko Title Tuesday i to po nocach, a ja normalnie nocami nie urzęduję. E, dzisiaj miałem grać o 18:00, Tak sobie założyłem. Tyle, że okazało się, że Title Tuesday jest o godzinie, mojej drodzy 16:00, także troszkę twaka złapałem, no ale trudno, moi drodzy. E, skoczek F6 tutaj zagramy sobie golin z D2, żeby tego Hetmana z A5 troszkę postraszyć. Hetman B6 skoczek F3, bij śmiało, rozgość się. Wtedy zagram. On to zbił. Hmm. Dobra, schoczek g 5 najpierw, żeby wymusić E6. Teraz wieża B1. Hetman A3 i śmierdzi strasznie bobem ta pozycja rywala. Ale nie wiem jak go przebić, także zrobię po prostu może rozszadę hmm. Nie no, to nie może być dobre. Chociaż hetman D6 rywal chce zagrać pewnie jak go wygonię. Także ma to sens, jakkolwiek to brzmi. Uh, myślałem o wieża E1, wieża E3, wieża G3, żeby tutaj się do rywala dobrać Ale rywal ma taki ruch jak Catman D6 wtedy Kurczę, to nie może być dobre To nie może być dobre, tylko muszę znaleźć sposób, jakby to obalić mm. No i najgorsze jest to, że nie widzę, póki co, takiego sposobu O Kurczę. Dobra, zagram to wieża e1, po prostu naturalny ruch. Wieża b3, hetman d6, goniec f4, tyle że rywal odejdzie hetmanem na d8. I co dalej w tej pozycji mogę robić? Hmm. Może skoczek e4, żeby wymienić tego skoczka, a ten skoczek wygląda dość dobrze. Potem zagram wieża b3, wieża g3. Chyba to jakoś, jakoś będzie stało. Dużo figur nagle się stworzy przy królu przeciwnika. Także mam nadzieję, a jeżeli nawet nie, to skoczek G5 zagram. Dobra, tu wieża B3 i musi być dobrze. Jak tu nie jest dobrze, to ja jestem miś misi gogo. I zagram wieża H3 w ogóle. I wpakuję Hetmana na H5. Także myślę, że zaraz wygram tę partię. Jeżeli tak dalej pójdzie. Jeżeli dostanę Hetman H5, to wygram. Rywal ma bardzo mały teraz próg błędu. g dobry ruch niestety. Czyli udało się rywalowi jeszcze przetrwać. Mm, może goniec H6. Nie, tak nie chcę. Może Hetman G4? Albo Hetman F3. Albo Goniec C1 z planem Hetman D2, Hetman H6. Kto wie? Taki bardzo nienaturalny plan. Wydawać by się mogło, ale wygląda sensownie. Eee, nie wiem, czy on ma rację bytu. Ale muszę przyznać, że w ten sposób jeszcze Hetmana na, na linię H nie wrzucałem. Ważny moment partii. Także zobaczymy, czy rywal udźwignie presję. Skoczek D7 wygląda sensownie, ale wtedy Hetman D2 i Hetman H6. Także pakujemy się. O, w sumie nie, nie zauważyłem, że potem wieża F7 rywal może zagrać. Okej, okay, Hetman H6. Koniec D3 i co dalej? Gdzie jest mój atak? Bo nie widzę. A, tu wisi mi goniec. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Zagram goniec D3 może. Mm, I tego końca będę chciał też przestawić do ataku. Tego złego się dzieje z moim mózgiem. Widranowy mózg, że tak powiem, mam cały czas. Znaczy właśnie tu nie mam czasu na tłumaczenie, bo szczerze sobie tutaj te partie poanalizował, ale nie mam siły i czasu po prostu. Czasu w partii, a siły potem jeszcze siedzieć i to analizować. A wiem, że i tak mało kto z tego co wyniesie, jak tak w połowie je przerywam. Także nie widzę sensu zbytnio ich tworzenia. Dobra, może Goliniec G5 po prostu. Wymienimy tutaj obrońcę przeciwnika TD. Wzmocnię skoczka E4. Wykorzystam fakt, że te trzy figury nie grają jeszcze. Póki co, to jest moja jedyna nadzieja, nadzieja w tej pozycji. Jak mam B4, to wieża F1 po prostu. Kurczę, no i Rywal się wybroi. Skoczek D7 po prostu. Kurde, F4 może. Ale Rywal najgorzej, że może to zbić. Król H1. To strasznie, za szybko podejmuje te decyzje kluczowe. Oddaję materiał i tak. Jetman G7, ale walczymy do końca. Wieża F3. E5 ze strony rywala to mi się nie podoba dość. Jetman G5? A6? Mam H4? Hmm, tutaj widzę, że rywal może się pomylić. Bo czemu nie w sumie? Ok, skoczek wejdzie na D6, groże wieża F7. No, tworzą się pewne, pewne możliwości. Okej, okay, może Hetman A4? Pewnie, spróbuję. Hetman bije C6. Kurde, z B7 podwaliłem. Kurde, tak blisko było. Ok, wieża D8 to jest to, co chciałem zagrać, ponieważ teraz wieża F7 może nastąpić. Wieża bije w7 A i że rywal się broni tutaj wszystkim mm, Zagram hetman c7 i zbije na e5 Ciach Koniec d3, okej okay. Zagram h4 Kurcze, wydawało mi się, że wygram tę partię A może to nie być takie proste Okej, okay, zagram król, F król g3 bierze e7, hetman b8 daleko między hetmanem a królem, żeby nie, żeby nie został on złapany okay, i lecę teraz, bo chcę lecę bo chcę królem na h6 hetman c8 hetman d8 hetman f8 hetman c8 hetman a8 hetman d5 OK, skoczek C5 i teraz jak mogę cokolwiek zaatakować, bo to jest najistotniejsze. Właśnie nie, nie dostrzegam takiej opcji, także przestawiam dalej króla. Hetman E5. Król F4. Oj, dobry ruch. Król G5 muszę. Rywal zrobił mi sklika. Wait, what? Hetman C3? Król F4? Może uda się wygrać? Król 5 Król D4? Król D5? Hetman C4? Mam wrażenie, że rywal przegina i chce przegrać tę partię. To król C6, król C7. Zagram A3 z planem Hetman B4 Król B7 z planem Króla 7 i chyba mam rywala. Nie widzę, jak rywal się ma obronić teraz. Bo idzie Hetman B4 i mat na przeciwniku. Chyba rywal zrobił miss ale mniejsza o to, bo udało się ostatecznie tę partię wygrać. Także bardzo fajnie. 27 sekund zostało, 2650. No 2700 raczej dzisiaj nie wbijemy, ale w sumie jeszcze trzy partie przed nami. Także zobaczymy jak to wyjdzie, mamy 5 z 8, jest to wynik taki bym powiedział przeciętny, ale jeżeli zrobimy 8 z 11 to myślę, że jeszcze będzie szansa honor uratować, także lecimy dalej z partyjkami. Okej okay, moi drodzy, lecimy z 9 partią, jesteśmy po przerwie, także... Pełni sił, walczymy o jak najlepszy rezultat. Lecimy po 8 punktów, D4, skoczek F6, nie ma co się bawić w ruch D5. Lecimy ostro w obronę, B do niego. Także po D5, przepychamy E6. I, sorry, jadłem, także muszę tutaj sobie jeszcze... Jest ok już, dobra, E4, G6. I zobaczymy F4, czyli najlepszy ruch tutaj w pozycji obiektywnie. Koniec B5, koniec D7. Koniec E2, Tchuch. Rubo. Hetman H4, szachujemy tutaj przeciwnika i wracamy na D8, także zobaczymy co rywal na to. Krótka, krótka. Tutaj skoczek F6 nie zagramy, bo dostanę E5, dlatego gramy skoczek A6 najpierw. I zobaczymy jak rywal podejdzie do tematu. Tutaj takie ruchy jak skoczek C7 mogą być niezłe, potem wieża E8. No zobaczymy jak rywal się tutaj ustawi. Król G2 jest sensowne, skoczek na C7. Z mojej strony, wieża B8. Ok, teraz mogę iść skoczkiem na B4, ale nie za bardzo widzę sens tego ruchu. Teraz skoczek F6, bo mam dodatkową opcję. Albo najpierw zagram wieża E8 i na G4 mam skoczek F6. To wygląda turbologicznie. Ok, rywal zagrał najpierw skoczek D2. To mi się nie podoba. To wygląda źle, dlatego zagram F5. Takie dość naturalne uderzenie w Benonim. Bicie, bicie i zaraz Skoczka na F6 przestawię w tej pozycji. Potem, może B6 i A6 jakoś w ten sposób. Podejdę do tematu. I okay. Hetman C2, to Hetman D7 chyba muszę zagrać. I okay. Skoczek F30, tu Skoczek G5 rywal planuje. Ale to za bardzo chyba mnie nie rusza póki co. B6, chyba Skoczek E4 powinienem zagrać. Tak mi się coś zdaje, ale dobra, B6 z planem, jakiś GOIENTS B7 planowałem. I chyba tak zagram faktycznie, bo bije w 5 po prostu zbije na D5. No i jestem ciekaw, naprawdę tutaj wymiana ciosów idzie, idziemy web w łeb. Także zobaczymy jak to, jak to, jak to, będzie stało. Na razie jest dynamicznie. Eee, dobra, król H8. Czemu by nie? Poskoczek G5, hetman D7. Też wtedy gojeńc bije F5 z szachem, także może najpierw, wie, może w ten sposób wieża E7 jakoś hetman E8. Ma, ma to sens, teraz już skoczek bije D5 jak najbardziej. Możemy zagrać. Także chyba nawet się na to zdecyduję w tym momencie. No i skoczkiem myślałem zbić, szczerze powiedziawszy. Eee, żeby po biciu gońcem gdzieś skoczka na B4 wrzucić. No, naprawdę sieka tutaj będzie straszna. Ok, goniec 4 z planem zbicia na F5 przez Hetmana. Kurczę, dobry ruch. Bardzo dobry ruch ze strony przeciwnika. Zagram skoczek F6 z planem D5. Albo mogę zagrać sprytnie hetman e8, ale wtedy skoczek e6. Chyba, że wtedy d5. Ale skoczek biegi 7, wieża e2, król g1, He wieża e1, król... Nie podoba mi się to. Zagram d5 po prostu. Tutaj mata nie ma, bo wszystko jest bronione fajnie. Zaraz hetman e8 zagram. To wygląda jakby to się miało utrzymać, ale czy ja wiem? To się utrzyma, zobaczymy. Zaraz, wkrótce. A5 Hetman E8. To mi się wydaje A5, że jest bardzo zły ruch. Bo tutaj wieża E2 Tur, bo niebezpieczne może się okazać za moment. Pamiętajcie, że mam ruch D4 i zaraz gońca otwieram do gry. Wait, what? A B to w ogóle przegrywa chyba przecież co? po debije C4. Już tu wieża, wieża E2 i jest koniec. To jest koniec partii, moi drodzy. gońc się rozgrywa i jest koniec. Naprawdę ostra pozycja, ale widzimy, że, że rywal w ogóle tutaj nie ogarnął tego, co się dzieje na desce. Wieża E2, wieża G2, król na H4 idzie. I teraz chyba po prostu mogę zagrać sobie na spokojnie. Nawet chyba bije, A, bije B6. Wygląda sensownie. Jedyne co muszę zrobić, to nie dać sobie dać mata. Mm, no i co? Tutaj muszę jakoś rywala kupnąć, Tylko jak to zrobić? Mm. No, H6 wygląda dobrze po prostu. Żeby zbić na G5. To nie. Nie wiem. Ej, skoczek E6, tam musi coś być. Słuchajcie. Ta wieża bardzo nieporadnie atakuje tego króla, muszę przyznać. Może Hetman E7? Hetman E7 i tutaj gdzieś na związania pójdę, co? I po skoczek BG7 mam skoczek BG4 i chyba to powinno wystarczyć. Zobaczymy zaraz. Nie, no godzin z D2 nie może być dobre. Skoczek BG4 tu już działa. Na 100%. Król H5 pewnie rywal zagra. Ale mogę wrócić z koczkiem wówczas i po król H4 już mogę chyba odejść nawet na bardziej losowe pole typu koczek E4 albo nawet mogę zagrać z koczek H7, bo po król H5 jest goniec F3 z matami. Także Hetman G4. Tak, i udało się wygrać, także mamy 6 z 9. Fajnie, 6 na 9. Zawsze to dobry, dobry wynik. I trzeba grać dalej, bo jest tutaj szansa realnie powalczyć o coś więcej. Także mamy 6 na 9 i ja lecę z wami do kolejnej partii zaraz. W ogóle mam wrażenie, że bardzo mały w tej kamerce jestem. Ja się dam sobie, dam się troszkę niżej. O, i chyba to będzie lepiej wyglądało, bo tak jeszcze chwilę temu wyglądałem na turbo, turbo niską osobę, a teraz jestem potężny. Także potężnie... O, bark mnie boli, bo dzisiaj sobie kontuzję zrobiłem. Ale opowiem wam o tym kiedy indziej. Ale, ale, ale faktycznie boli mnie bark. Także mam nadzieję, że to nie potrwa zbyt długo. A wiemy, że z barkami są problemy. Także widzimy się w kolejnej partii. Okej, okay, lecimy z Czesbrach. W tym momencie także zaczniemy od ruchu E4. Fajnie, że, że mieliśmy, że mamy okazję z nimi zagrać. Zawsze to jest dobrze zagrać z Czesbrach. Nie wiem, czy to jest akurat Aman, czy... czy czy Erik, ale lecimy z moim kochanym Ałapinem miejmy nadzieję, że odda, zobaczymy D5, d Hetman D6 krótka roszada z mojej strony goniec E6 to jest ruch, jak najbardziej tutaj się biło i grało chyba przez A4 jak, jak dobrze pamiętam, A5 koczek D5 i D4 teraz, bicie okej, okay. tu się biło na C5, Hetman E2 wieża D1 i tutaj przez C4 zaraz się grało Okej, okay, skoczek F4 grozi, także zagram Hetman E4 Mmm Ta wieża tu w sumie źle stoi, tak patrzę teraz I okay, może skoczek BD2? Nie wiem Tylko skoczek F4 nie podoba mi się troszkę O tego nie widziałem, niestety. O. I może tak? Chociaż tak nie, nie wypada. Pan... Kurczę. O. Losowe ruchy. Robię losowe ruchy, jestem słaby. czekaj, 4 skoczek, g5, zaraz zobaczymy co rywal na to to uwierzę, źle postawiłem na d1, za szybko zagrałem headman na 4 też było bez sensu zupełnie sakra masakra a ja tym piłkiem na 6 miałem dojechać, to prawda Okej, okay, rywala wywaliło na szczęście, także cieszę się. Z tego powodu mam nadzieję, że mnie mnie. Hmm, chyba nie. Ale czekamy, czekamy cały czas na przeciwnika. E, nie, bo dostałbym znać o tym, że, że Internet Connection. A, a tutaj widzimy, że jest OK. Nie wiem, nad czym ziomyśl myśli. E, dziwi mnie to, że, że ziomek tu myśli. Mam nadzieję, że prankuję, bo jeżeli coś tutaj jest, to ja naprawdę tego nie widzę. Zagrałem dziwny ruch do tyłu hetmanem, bez sensu, tak naprawdę chodzę skoczkiem byle gdzie. Eee, także będę go tutaj flagował ostro, jeśli tylko da. Za to, że, że gra wolno. Hmm. Będę starał się to wykorzystać. Także skoczek E4 z planem, skoczek G3, skoczek H5, skoczek G5. Są moje ruchy. Może Rywal chce do minuty zejść? Nie wiem o co chodzi. O. Ciężko wskazać. Okej, okay, skoczek 4. Wieża E1, przestawię wieża na lepsze pole. Żeby mnie wymieniać tutaj zbyt dużo, tylko czemu rywal tak długo myśli? man A4? A, i podstawiłem na końcu. Bo tu jeszcze wisiał. Nie widziałem tego zupełnie. Hmm. Okej. Okay. W ogóle nie wiem, czy rywal nie podstawił... Nie, nie podstawił na jego szczęście, ale było krok. Okej, okay, skoczek D2. Skoczek b3 Wieża 4 dobry ruch Zagram wieża e5 Wieża c4 W porządku g3 a4 Wieża e3 Wieża d5 Może skoczek b4 Oczek D2, oczek A4, oczek D3, A5 I chyba tutaj nie mam kontry niestety, ale król D2. O nie, jeszcze skoczka podstawiłem. Okej, okay, lecimy. No i chyba się nie uda wyflakować rywala. Kurde, podstawiłem wieżę, to za dużo. GG, nie udało się 69 ruch, szkoda, no ale trudno. Zagraliśmy troszkę zbyt agresywnie. E, myślę, że jakbyśmy nie podstawili pionka, potem e, jak gońca, potem skoczka, to byłoby ok, ale, ale, ale niestety, e, ale niestety poszło jak poszło. Także szkoda. Tymczasem się żegnamy i e, widzimy w kolejnej rozgrywce. A tutaj tylko zmienię punktację z 5 na, na 6 i to będzie prawdopodobnie już ostatnia partia dzisiaj. Ostatnia partijka, moi drodzy, z Defiantem Cher ze Stanów Zjednoczonych E4 podtrzymujemy na froncie I lecimy E5, skoczek F3 Zobaczymy co rywal na to, B5, partia hiszpańska z mojej strony, moi widzowie, napięcie rośnie, ale skoczek F6, obrona berlińska, tutaj oczywiście nie przyjmujemy tutaj tego gambitu, czy tej obrony, nie chcemy tutaj rywalowi dać zbić pionka. tutaj szykujemy się, żeby rywal sam nie wchyleciał skoczkiem na D4, krótka roszada, zaraz wieża E1, ciach, okay, rywal D6, gdzieś tam sobie rozwijamy figurki, wszystko fajnie, elegancko, wprowadzamy wszystko wyśmienicie, pyk, skoczek F1, skoczek G3. Elegancka, elegancja Francja. Mamy swego rodzaju partię włoską w tym momencie na szachownicy. No i zobaczymy, kto lepiej na tym wyjdzie. D4 można by wrzucić i chyba wrzucę, bo czemu by nie? Mam nadzieję, że wyjdzie mi to na zdrowie. Głęboko mam żywie taką nadzieję. I goniec G4 to koniec C2 z mojej strony. Po Goniec BF3 odbijam GF. I będę się tłumaczył z tej struktury pionowej, ale nie chcę być hetmanem, bo wtedy stracę pionka D4. Także już wolę się bawić z tą strukturą pionową niezbyt zdrową, chociaż teraz skoczek H4 no może być różnie, ale skoczek F5 chyba zdąży przed rywalem zagrać skoczek H4, kto wie. Eee... Zaraz klucha H1, wieża G1 i myślę, że tutaj będzie całkiem nieźle to stało. Ej, tu to wracam. Skoczek G6 to kurde, bo rywal zagra sam skoczek a 4 Dobra, zagram jeszcze raz. Może rywal będzie chciał wrócić skoczkiem. Nie będzie chciał. W sumie to była gra psychologiczna, bo ja też nie chciałem wracać na E7. Znaczy na G3, tylko na E3 bym wrócił. Dobra, i teraz trzeba zareagować, bo chyba mogę zbić na E5 i walnąć F4. Choć nie jestem pewien co do tego. Hmm, ale spróbuję. F4, ciach. Chociaż mój król jest bardzo słaby teraz i wieża e 4 może być turbo nieprzyjemne w skutkach, ale walczymy dalej. Próbujemy. Swoich sił Ty, to są siwe włosy czy nie? Ten tu, chyba siwy wóz już Patrzę w komerce. Ale zamiast stary dziady się robi, ale to dobrze, bo gram w szachy A w szachy stary dziady mogą grać Także elegancko Okej, pijemy na e Hey, tutaj Hetman D7 to Hetman h5 z mojej strony. Chcemy wszystko powymieniać, chociaż skoczek F6 podstawiłem, po czym Hetman H3 będę musiał grać i to związanie będzie turbo nieprzyjemne. E, źle zagrałem, niestety, ale to nie pierwszy raz dzisiaj. Zaraz skoczek G3, jak się uda, to zagram. Dobra, skoczek G3 ma sens, żeby tu sporo rzeczy powymieniać. Jak najwięcej zresztą. Chcemy powymieniać i grać bardzo szybko. To jest podstawa w ostatniej partii. Bo nawet jeżeli mamy czasami przegraną, to, to to nie ma znaczenia, bo czas jest najistotniejszy, kiedy już jesteśmy zmęczeni. Okej, okay, tu to Hetman F5. Po biciu zbije skoczkiem, po gojeńc G3 bije na D7, gońc H2, król H2 i jakoś to będzie. Dobry ruch ze strony rywala, ale mam gońc D4, atakuje skoczka. Gdzieś tam linia E się otwiera i mam wrażenie, że łapie już koordynację. Zaraz skoczek H5 jak rywal gdzieś odejdzie na skoczkiem z 6 także dobrze to wygląda. Chyba, że tu no to wezmę i wieża bije 4. Pogoniec H2, król H1, no i to będzie chyba już wygrana moja pozycja. Przynajmniej na to się zapowiada, według moich obliczeń matematyczno-szachowych. Wieża G1 i zaraz może wieża bije G6 nastąpi. Wieża G4, przygotowujemy się do bicia na G6, Ciach. No, to wygląda dość poważnie i mam wrażenie, że rywal może tego nie odeprzeć, chyba że zagra dobrze. Mianowicie właśnie to, co wykonał w partii. Tu możemy wymienić hetmanę. Bo okej, okay, mam dwa piony straty, ale mam wieżę. I pozycja jest dość otwarta. Hmm. Dobry ruch kolejny ze strony rywala. Hetman D7, rywal nie chce wymienić Hetmanów. Zagram A4, po co nie wiem, chyba żeby tutaj troszkę pionki B na skrzydle hetmańskim powstrzymać. Mój król jest słaby i muszę to jakoś yy, sobie wynagrodzić, tylko nie wiem jak. Może F4 F5? Okej, okay, rywal do F5 samemu się szkuje. Zagram coś w stylu Hetman D5, czemu by nie? Chociaż skoczek E5 teraz groźnie wygląda. Ten ruch mi się nie podoba, bo mogę zagrać wieża D1. A nie, nie mogę, bo tu wieża wisi. Kurde, to by było nieprzyjemne. W może Hetman H5 z planem bicia na H6, kto wie. O, tylko Hetman też jej żebym nie podstawił, bo tu wieża G2 i chyba się bronię. I wieża E5, kurde. Zaczynam mega źle grać tą, tą pozycję. Hetman H3 muszę mam E6 i chyba zagram wieża G3 Żeby wymienić Hetmany. Wieża G2 I wieża H5 podwaliłem, ja pierniczę Chyba za szybko jednak grałem A Już nie było w ogóle, te, w tym momencie nie było odwrotu, ale rywal dobrze pograł po prostu Mega szybko przede wszystkim, w ogóle dostaję mata, nie mam jak się obronić, bo jestem cały powiązany no i dostajemy mata, także GGO